Radio Kratów. Szanowni Państwo, to teraz bardzo istotne informacje, które trzeba zebrać, zanim wykręcimy pewien trzycyfrowy numer. Ten numer to 112. A teraz... Marcin Koczyba, Radio Strada. witaj. Dzień dobry, Marek Handwerker, razem z mną w studiu. Witam serdecznie. E, porozmawiamy trochę o tym, bo rozmawialiśmy wczoraj ze strażą pożarną o tym, żeby przygotowywać taki korytarz ratunkowy, że jeśli jedzie pojazd uprzywilejowany, szczególnie karetka czy straż pożarna, ale tak naprawdę każdy, żeby one mogły dojechać do końca, czyli do miejsca, gdzie do tego wypadku doszło, żeby nie, nie, nie tworzyły się korki. Mówiliśmy o tym całkiem sporo, ale dziś postanowiliśmy, Marek tu przygotował kilka porad, co zrobić, Zanim zadzwonimy na 112, czyli zanim wezwiemy pomoc. Bo to nie jest tak po prostu. Dzwonimy i mówimy, był wypadek, gdzie? No na drodze, a gdzie? No koło drzewa. To, to za mało jest. To trzeba mieć bardziej precyzyjne informacje. No więc od tego można zacząć, że, że informacje, które podajemy do, do operatora, czyli do tego 112, powinny być ścisłe. Staramy się je. Jak, jak najszybciej jakoś uzg uzgodnić. To znaczy na autostradzie jest to o tyle łatwiej, że są takie słupki. Na drogach też są takie słupki. Te słupki mają trzy ważne informacje. Na górze zawsze numer drogi, mhm. na poniżej czerwonego paska jest numer, kilometr drogi i Ilość, ilość metrów podana w setkach. Tak Pokażmy to wygląda. To do kamery. Do kamery, jak to wygląda. Tak, Gdzieś najbliższy słupek taki dopisamy. słupek, jak znajdziemy, to już mamy dość, dość szczegółową informację. Jeżeli takiej informacji nie ma, to możemy podać, jaką miejscowość minęliśmy, jaką tablicę informacyjną z nazwą miejscowości. Chodzi o to, żeby jak najbardziej przybliżyć ratownikom miejsce wypadku. Bardzo ważna rzecz, jeżeli już decydujemy się dzwonić na 112. To musimy niestety chwilę poczekać, bo to różnie bywa z tym. Czasami szybciej, czasami dłużej się chwilę czeka, ale trzeba czekać. 112 się zgłosi i tam operator skieruje nas do odpowiednich służb. Jeżeli to chodzi o policję, to skieruje nas na policję. Jeżeli jest to wypadek drogowy, to on z reguły sam zadecyduje i sam przyśle wszystkie służby. Mhm. Musimy mu tylko udzielić jak najwięcej informacji. I te informacje Dwa. musimy najpierw zebrać. Te informacje musimy zebrać. Najczęściej chodzi o to, gdzie jest wypadek, jaki jest to wypadek, czy są osoby y, wymagające y, pomocy, czy tam jest pięć osób rannych, dziesięć osób rannych, czy to jest duży wypadek, mały wypadek. Wszystko zależy od ilości wysłanego sprzętu w ten czas na, na ten wypadek. Czy się coś mhm. pali, czy, czy się rozlało paliwo. Musimy w ten czas zachować maksimum spokoju. Stoimy przy tym, czy, czy stoimy przy tym wypadku z telefonem przy uchu i podajemy jak najwięcej informacji? Spokojnie, jeżeli nie my sami nie udzielamy tej pomocy, bo czasami trzeba udzielić tej pomocy, staramy się to tak robić, żeby jak najwięcej informacji dotarło tam do, do, do mhm. dyspozytora. On sobie już da radę. Mało tego, najczęściej ci ludzie są tak już dobrze wyszkoleni, że zadając nam pytania, sami ustalą sobie, co potrzeba. Tu oczywiście pojawia się też taki element, że często słyszymy od osób, które zgłaszały wypadek, że padają irytujące pytania, a po co on mnie o to pyta? Proszę wierzyć, naprawdę wie, po co pyta. To nie, nie są przypadkowe pytania i pytania z pozoru błahe mają znaczenie. Więc proszę z tym nie dyskutować i nie, 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 nie uważać, że, że o coś złego pytają i tracą czas, bo to są właśnie rzeczy, które... Tam w ogóle to jest tak, że w momencie zgłoszenia na to 112 to tam już cały czas się... Coś dzieje to część tych informacji, które Państwo podają przez telefon, to już trafiają bardzo często do karetki, która jedzie na miejsce. A nie, że nigdy jeszcze nie wszczął alarmu, bo to, bo to tak nie jest. To naprawdę bardzo szybko działa. Czasami pytają o nasze dane, znaczy imię, nazwisko. No, nie ma się czego wstydzić. To no, jesteśmy na miejscu, może chcą uwiarygodnić takie wezwania. bo czasami są najgorsze są takie fałszywe alarmy. No to dzwoni robi sobie hece. a to nie ma zabawy już, bo to w tym momencie uruchamia się cały system po to system, że ktoś sobie zabawę robi. To, to może wysłać w ten czas karetki, nie w to miejsce, co trzeba i nie. No tak, bo no brakuje tam, tak, gdzie tak. są potrzebne. Więc to, to, to oczywiście my, my zawsze potępiamy takich żartowni sił, bo to, to, to nie są żadne żarty, tylko po prostu zwykła kłopota, żeby nie nazywać tego mocniej. W każdym razie tak, cierpliwość, rozsądek, zabezpieczenie miejsca wypadku. Zanim złapiemy za telefon, może sprawdźmy, czy nie, nie trzeba czegoś Wło zrobić, tak. ustawić trójkąt na jezdni. Oczy światła awaryjne. No właśnie. Czyli to miejsce zabezpieczyć i wtedy właśnie dzwonimy. No i jak właśnie powiedzieliśmy, zebrać wszystkie te informacje, jak najwięcej tych informacji, których, które będziemy potrzebować. I proszę państwa, nie zaczynajmy działań od robienia zdjęć, bo to jest coś, coś, coś strasznego, co ostatnio widać na, na wypadkach, jak nawet przyjeżdżają ludzie, zwalniają i robią zdjęcia. No nie, nie nie, nie wiem, po co to komuś do, do dokumentacji jest potrzebne, czy na pamiątkę, że był na takim wypadku. Ale wiesz, to jest to. Ja, ja, ja tego nie rozumiem, bo fotografuje się nawet te osoby, które zginęły. Nie, I to, to jest to tak, są... tak niesmaczne, tak nieprzyjemne, nie, 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 nie i tak bardzo nie mogę tego zrozumieć. Po co ludzie to robią? Nie dlaczego? Wiem. Że chcą być w albumach nie rodzinnych, wysłać komentarze. Zwalniają, takie patrzą. Najdziwniejsze jest to, że jak jest jednej, na jednej nitce wypadek, to na drugim tworzy się korek. Tylko nie wiadomo dlaczego. Czy tam nic się nie dzieje. A jednak wszyscy zwalniają, każdy chce coś to zobaczyć, to nie, to nie jest dobre. Pamiętajmy mm -hmm. też o tym, że tym drugim pasem mogą się też poruszać pojazdy uprzywilejowane. Mm -hmm. W związku z tym bądźmy przygotowani, że jak jest wypadek, to w okolicy wypadku zachowujemy maksymalną ostrożność. Wyłączamy te radia peł na pełny regulator, ściągamy słuchawki, bo to są tacy, co słuchają też Ta, kierowców, słuchawka. słuchawka. Mm -hmm. No w ogóle to jest chore dla mnie. I wtedy, bo y, ta pomoc może przyjść z różnej strony. Mogą najpierw mogą zamknąć drogę, może być potrzebne lądowisko dla helikoptera. No, proszę państwa, to jest miejsce, czasami to jest naprawdę poważny wypadek i musimy sobie dawać sprawę, że jesteśmy gdzieś tam w środku tego wypadku. W związku z tym zachowajmy szczególną ostrożność. Zachowajmy to, zachowajmy się w sposób jakiś odpowiedni. To nie jest zabawa. To, to już naprawdę to, każda minuta to jest ludzkie życie. To sekundy nawet się liczą. Miejmy nadzieję, że trochę, trochę trochę Państwa nam, nie wiem, no, naszych słuchaczy myślę namawiać nie trzeba, ale że trochę o tym opowiedzieliśmy i że zwróciliśmy na to uwagę, żeby, żeby no, po prostu wiedzieć, co robić i nie, nie zachowywać się w tak dziwny sposób właśnie jak choćby to robienie zdjęć. Marku, bardzo Ci dziękuję za, 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 za przygotowanie tej dzisiejszej rozmowy. My będziemy do takich spraw wracać bardzo często i będziemy państwo o tym opowiadać. Pewnie niedługo też zaprosimy znowu ratownika, przypomnimy o tym, jak udzielać pierwszej pomocy Idzie się przed nami naprawdę trudny czas na drogach, i to jest, to jest taki moment, kiedy naprawdę trzeba sobie o tym przypomnieć. Już za kilka tygodni zaczną się wyjazdy na wszystkich świętych, więc to znowu będzie wzmożony ruch. Tam akurat w tym roku, 1 listopada, wypada jakoś tak, że długi weekend będzie wyjątkowy, dłuższy niż święta, chyba nawet wręcz Bożego Narodzenia, bo tak, tak się poukładało. Więc to myślam się, że ta migracja będzie ogromna. No i raz jeszcze apelujemy o używanie odblasków i używanie świateł w rowerach, bo to, to jest to, co cały czas doskwiera nam na tych drogach. Zwłaszcza teren niezabudowany, gdzieś wiejskie obszary. Rowerzyści nieoświetleni, bez odblasków. Jadą zygzakiem często. Czasem nie, no jadą normalnie, ale nic nie widzą. No. Chciałbym coś powiedzieć. Jechałem w niedzielę przez Dobczycę i jechała starsza pani rowerem. Miała mhm. z tyłu czerwone światło, a z przodu lampkę. No naprawdę aż miło było na to popatrzeć. No i na koniec, jak zawsze, apelujemy do wnuków, zadbajcie o rowery dziadków, pamiętajcie o tym, że może taka babcia sama sobie nie poradzi, może warto jej łańcuch nasmarować, przejrzeć hamulce, zobaczyć jak to wszystko działa, bo to wszystko wpływa na bezpieczeństwo. Tak? Tak jest. Bardzo dziękuję. Marę Dziękujemy bardzo.